Witam serdecznie z tej strony Transdimensional One. Powracamy dzisiaj do Factorio i naszej serii rozbitek z wyboru. W poprzednich odcinkach wreszcie zautomatyzowaliśmy produkcję niebieskich pakietów naukowych. Staramy się teraz zbalansować naszą produkcję. Produkcję tutaj ropopochodnych substancji oraz żelaza i stali, też to substancje nam niezbędne, jeżeli będziemy chcieli zacząć tworzyć roboty, które będą za nas rzeczy transportować, przenosić oraz konstruować. Zacznijmy może od próby. Chciałem, moi drodzy, stworzyć tutaj miejsce, w którym będziemy tworzyć właśnie silniki, ale nie jestem pewien, czy mi się to w rozsądnym tempie uda. Spróbujmy to zrobić. Tutaj będziemy chcieli, nie mamy łapki. Na szczęście łapki nie są problemem, łapki możemy. Może i są. Tak, łapki są problemem, ponieważ niestety tutaj nie dociera żelazo. Musimy skoczyć po łapki wyżej. Albo wreszcie zrobię sobie mostek tutaj, bo nie chce mi się zawsze. Zawsze tutaj zapominam o tym miejscu. Dobra, możemy zabrać z pasa łapki. Dzięki temu mamy ich zapas, nie za dużo, ale powinno nam wystarczyć. Powiedzmy, każemy wyprodukować ręcznie jeszcze 5 łapek, czy też 10 ręcznie. Dobrze, tutaj chcemy produkować koła zębate żelazne. Tutaj zaś chcemy produkować rury. Rury znajdziemy tutaj gdzieś. O, proszę bardzo. Teraz zarówno rury, jak i koła zębate są nam niezbędne, jeżeli chcemy skrócić. Staram się teraz już jak najbardziej optymalizować zużycie przestrzeni. Wiem, że to na tym etapie ma już dużo mniej znaczenia, szczególnie po tym, ile, jak bardzo rozrzutnie ten aspekt traktowałem wcześniej. Dobra, potrzebujemy rury. I teraz potrzebna nam łapka. Potrzebna nam kolejna fabryka. Tylko że znów zabrakło nam fabryk, wyprodukujmy sobie 5. I nie mamy znów wystarczających ilości żelaza, ponieważ wszystko jest zjadane tutaj. Muszę koniecznie zwiększyć produkcję żelaza. I to jak najszybciej. Dobra, chcemy produkować silnik. Produkujemy silnik i na razie odrzucajmy je do skrzyni. Nie za dużo, powiedzmy, dwa staki pełne tych silników.
I będziemy chcieli zacząć produkować lubrykant. Aby produkować lubrykant, potrzebujemy ciężkiego oleju. Zastanawiam się, czy nie opłacałoby nam się tej fabryki wybudować na przykład tutaj bezpośrednio. Tylko znów brakuje nam rury. Będziemy chcieli skoczyć szybko i te rury sobie zapewnić, bo pamiętajcie, moi drodzy, że mamy tutaj fabrykę, której jedynym zadaniem jest właśnie przygotowywać dla nas rury na przyszłość. Tylko widzimy, że gdzieś tutaj za mapą, właśnie w okolicach tego złoża żelaza, które będzie mi potrzebne, są jakieś kolejne grupki obcych. Tak więc nie dość, że musimy teraz jak najszybciej zautomatyzować i zoptymalizować te wszystkie procesy w bazie. Musimy się również pospieszyć z przygotowaniem ekspedycji, której zadaniem będzie właśnie oczyszczenie tamtych terenów, zabezpieczenie. I niestety moja powolna tutaj niepewna gra sprawia, że pewne rzeczy są zbytnio opóźnione i będą już dla nas dużo bardziej problematyczne niż byłyby, gdybym rozsądnie stanowczo w tą grę grał. Momencik. Musimy tutaj przemyśleć, gdzie i co chcemy umieścić. Czy mamy zasięg? Mamy zasięg. Czyli możemy zrobić takiego oto potworek, który wzbudzi koszmary chyba u każdego, kto kiedykolwiek planował swoje bazy z jakąkolwiek starannością. Więcej wychodzimy. Zapewniliśmy sobie lubrykant produkowany tutaj. I teraz możemy pomyśleć o produkcji silników elektrycznych. Zaczekajcie momencik. Mam pewien pomysł. Pomysł zapewne jest nie najlepszy, jak większość moich pomysłów, ale spróbujcie tutaj ze mną wytrzymać chwilkę. Przerzucaj tutaj więcej. Wszystkie silniki, jakie tworzysz, rzucaj tu. Następnie te silniki elektryczne chcemy na razie przerzucać do skrzyni. Później będziemy chcieli z nimi zrobić coś zgoła zupełnie odmiennego. I jeszcze jedna długa łapka. Oczywiście jestem geniuszem i wiem, co robię. Jak widać na załączonym obrazku. Przerzućmy sobie wszystkie silniki na razie.
powinno prawie że działać. Dalej chcemy wytwarzać tutaj te latające ramy. Do tego potrzebujemy i możemy to zrobić od razu. Czyli nie chcemy tych elektrycznych silników. Bo do czego właściwie są potrzebne elektryczne silniki? Rzućmy okiem. Czy elektryczne silniki są potrzebne do czegokolwiek, co my chcielibyśmy wybudować? Lokomotywy potrzebują zwykłych silników. O, możemy wybudować ręcznie roboty. Jak widzicie, straszliwie długo to trwa. A więc sobie na razie darujmy. Usuńmy to stąd. I jeżeli chcielibyśmy tworzyć właśnie te ramy robotów, to potrzebujemy baterii i stali. Z tego co tutaj bezpośrednio. Tylko baterii nie mamy bezpośrednio. Zaraz temu postaramy się zaradzić. Na razie usuńmy tą skrzynkę i dodajmy tutaj jeszcze jedną fabrykę. I w tej fabryce będziemy chcieli produkować ramy dla latających robotów. Przekazuj to tutaj od razu. Jeżeli chcemy przekazywać tutaj baterie, to musielibyśmy zrobić rzecz następującą, która będzie brzydka, nieładna i brzydka. I nieładna. I nieefektywna. Otóż użyjemy filtrujących inserterów. Możemy je sobie ściągnąć stąd. Ten inserter będzie zabierał tylko baterie. Te baterie będą szły aż tutaj i będą zbierane. Dodatkowo będzie zbierane o jedno miejsce w dół. Będą zbierane również rzeczy z tego górnego pasa. I dzięki temu będziemy posiadać wszystko z wyłączeniem chipów. Które niefortunnie, że tutaj to robię w tak ograniczonej przestrzeni. To jest głupi pomysł. Powinien był to robić gdzieś zdrowy kawałek dalej. Wrzucę te chipy ręcznie. Oczywiście to nie jest rozwiązanie na dłuższy. Będziemy chcieli zrobimy to, zrobimy rzecz następującą, kolejną, brzydką, niefajną. Czego wam nie polecam, polecam wam odszukać dużo rozsądniejsze sposoby na robienie takich rzeczy. Usunę to stąd. Nie wprost. Nie masz zasilania już. Już masz zasilanie. To jest fatalne rozwiązanie, naprawdę nie polecam wam go. Ale będzie przez chwilę działać. I to jest wszystko, co mogę po sobie oczekiwać. Teraz, żeby produkować roboty, będziemy używać robotów.
Zaraz wyjaśnię wam, o co mi dokładnie chodzi. Wyprodukowaliśmy dwie ramy dla latających robotów. Możemy teraz, łącząc te ramy wraz z zaawansowanymi tutaj układami scalonymi, wygenerować przynajmniej więcej żelaza. Niespodzianka, niespodzianka. To by pomyślał. Jak widzicie, tak jak mówiłem, wreszcie sytuacja z produkcją żelaza się unormowała. Ponieważ przestaliśmy produkować pakiety, ponieważ niczego nie badamy, więc większość konsumpcji w naszym przemyśle, właściwie cała konsumpcja naszego przemysłu, to jest wywołana badaniami. Czyli tak długo jak nic nie badaliśmy, nasz przemysł był w stanie nadrobić i skupić się na innych aspektach. Zaraz wam pokażę. Wybudujemy pierwszy roboport. Jest to port, w którym żyją sobie nasze roboty, z którego czerpią zasilanie. Roboport jest powolutku konstruowany. Gdy tylko przerzucimy się na używanie robotów, cała nasza baza będzie mogła nabrać bardziej organicznego, bardziej przezroczystego charakteru. Budujemy pierwszy nasz robot. Odsuńmy odrobinkę i zamknijmy wszystko. Jak widzicie, roboport jest dość dużą konstrukcją. Która potrzebuje tutaj sporo przestrzeni, aby można było ją postawić. Roboport ma dwa kwadraty dookoła siebie. Pomarańczowy i zielony. Pomarańczowy obszar to jest obszar, na którym mogą funkcjonować drony logistyczne, które przerzucają zapasy z jednej skrzyni do drugiej. Obszar zielony to jest obszar, na którym mogą funkcjonować roboty budowlane, które konstruują na nasze zlecenie pewne rzeczy. Czyli tak jak wam pokazywałem dość sporo odcinków temu, jeżeli wybierzemy coś, naciśniemy shift bodajże, tak. Jeżeli naciśniemy shift, to pojawia się taki duch. Ten duch na początku służy nam tylko po to, żeby sobie zaplanować coś, ale jeżeli ten duch będzie w zasięgu roboportu i my będziemy mieli w skrzyniach te maszyny, to roboty budowlane podlecą do takiego miejsca, gdzie jest taki duch, i umieszczą tą konstrukcję. Tak więc chcemy znaleźć miejsce dla roboportu. Powiedzmy, że moglibyśmy taki roboport umieścić sobie tutaj. I teraz możemy z naszego ekwipunku, albo jeżeli chcemy, żeby to fajnie wyglądało, wybieramy robota i klikamy. Widzicie, on się pojawia w przestrzeni i leci do bazy. Możemy wypluć z siebie nagle tyle robotów i one wszystkie polecą do najbliższego roboportu. Możemy jednakże również... zrobić jeszcze jedną inną rzecz. Czekajcie momencik. Zwiększmy ilość transportowanych dupy naraz. Możemy, moi drodzy,
Jeżeli wyprodukujemy sobie takiego robota, gdzie my go mamy? Gdzieś powinniśmy mieć jednego robota. Czy nie zabraliśmy tych? Nie zabraliśmy tych. Wyprodukujmy sobie te roboty i możemy podejść do portu i te roboty od razu w porcie umieścić. Czyli możemy albo te roboty wypluć i one same znajdą port, albo do tego portu wrzucić. Teraz, użyłem tutaj skrzyni, która nazywa się aktywnym prowiderem. Ona będzie z niej zawsze nasze roboty będą starały się wybrać wszystko, co w tej skrzyni jest i przenieść to do skrzyni, która jest skrzynią magazynującą. To akurat nie jest zbyt fortunny wybór. Momencik, potrzebujemy więcej stali. Zbierzmy więc stal sobie. Stwórzmy pasywnego prowidera, bo ponieważ jest to lepszy typ skrzyni dla tego. I moi drodzy, pierwszy krok, jeżeli chodzi o roboty, mogą być dość pogmatwane, ale zapewniam was, że jest to całkiem fajna kwestia. Jak widać, tutaj opty cały czas się dobijają do nas. Dobijają się tak często, że chyba niestety będę zmuszony pójść sprawdzić, czy nasze działka na pewno mają amunicję. Czyli zabierzmy zapas amunicji stąd i przebiegnijmy się do działek. Uzupełnimy ich amunicję. Jak widzicie, nie było obawy, mają dość sporo amunicji, ale lepiej jest to robić za często niż oraz za rzadko, kiedy to obcy przebiją się przez naszą obronę i zjedzą nam całą bazę. Dobrze. Budujemy roboty. Tak więc czego nam potrzeba, aby budować, moi drodzy, roboty? Potrzebujemy właśnie RAM dla tychże robotów i potrzebujemy w jednym przypadku zaawansowanych, a w drugim przypadku podstawowych układów scalonych. Tak więc. Zobaczmy, jaki zasięg ma ten port. Dociera tutaj. Idealnie. Możemy teraz zrobić rzecz następującą. Jest to na razie prowizorka. W przyszłości będziemy robić dużo bardziej rozsądne rzeczy, że tak to ujmę. Robot konstrukcyjny. Powolne. Inserter. Skrzyneczka. Pasywnie przekazująca. I zasilanie. Oraz skrzyneczka prosząca. I powolny insert. W tej naszej proszącej skrzyneczce każemy przynosić tutaj ramy robotów. I nie wiem, powiedzmy, jedna rama robota ma się znaleźć tutaj naraz. Widzicie, nasze roboty przerzucają to. I zaczynamy produkować roboty konstrukcyjne.
Teraz te roboty konstrukcyjne. Możemy dać tutaj skrzyneczkę znów. Poprośmy o skrzyneczkę. Skrzyneczka prosząca. Pyk. Łapka. I ta skrzyneczka prosząca ma prosić o robot. Jeden konstrukcyjny i jeden logistyczny. Czyli naraz będą chciały mieć tylko jednego takiego robota. Zobaczmy, jak wygląda kwestia zapotrzebowania energii. Okej. Energia elektryczna jest nieznośna. I teraz roboty zaczną przynosić nowe roboty. Tak długo, jak będziemy mieli zasoby, nasze roboty będą same się konstruować. Tutaj możemy również to rzucić. Długie ramię. Skrzyneczka prosząca. Skrzyneczka pasywna. To jest najbardziej prymitywne wykorzystanie tych skrzynek. W przyszłości zobaczycie, jak będę starał się to robić odrobinkę bardziej subtelnie. Na razie jest to straszliwie prymitywna konstrukcja. Która jest która? To jest dająca, a to jest prosząca. Czyli z proszącej chcemy brać, do dającej chcemy wysyłać. I w tym miejscu chcemy tworzyć roboty logistyczne. A więc prosimy tutaj o ramy. I tych ram chcemy, powiedzmy, 3. To jest bardzo prymitywny sposób. Wykorzystuję teraz dość prymitywny sposób na to, aby limitować. Ponieważ mamy dość małą ilość, produkujemy mało tych ram tutaj. Tak więc 3 razy częściej, teoretycznie, jeżeli produkcja będzie wystarczająca, będziemy przenosić ramy tutaj do naszych robotów logistycznych niż dla naszych robotów konstrukcyjnych. Szczerze mówiąc, na razie nie za bardzo potrzebujemy tych robotów konstrukcyjnych. Możemy zaprzestać ich produkcji na razie. Mamy ich garść, mamy ich z 10, a nawet więcej, mamy prawie 20 robotów konstrukcyjnych. Nie znam aż tyle potrzebne. Teraz chcemy raczej, aby jak najszybciej zwiększyć ilość naszych robotów logistycznych, ponieważ będziemy chcieli zaraz zacząć. Moi drodzy, będziemy chcieli zaraz zacząć tutaj tworzyć bardziej zaawansowane systemy na tym oparte. Niestety ten port nie ma zasięgu. Co w takim wypadku możemy zrobić? Kolejna z ważnych mechanik, w jaki sposób to działa. Notabene widzicie, tutaj ustawiłem skrzyneczkę, w której wrzucałem stal. Zupełnie ignorując fakt, że stal jest przesyłana tuż obok. Czyli jeżeli bym chciał, mógłbym zrobić rzecz następującą. I ten piec będzie działał tutaj tak długo, jak długo będziemy mieli zaawansowane układy stalowe. Okej, zrobiliśmy to tak. My chcemy teraz, żeby w naszej sieci logistycznej, zaczęły trafiać kolejne, moi drodzy, surowce. Żeby ta sieć logistyczna była w stanie sama inaczej. Ta sieć logistyczna ma mieć zapas wszystkich surowców i jeżeli każemy gdzieś będziemy jakiegoś surowca potrzebowali, to zawsze chcemy mieć w naszej sieci logistycznej zapas takowego.
Nie możemy tego zwiększać bez artefaktów obcych. To możemy zwiększyć, no ja się. Tym samym chcemy teraz wyprodukować sobie jedną ważną rzecz. Najpierw zbiorę troszeczkę żelaznych kół zębatych, ponieważ mi się zaraz przydadzą. I troszeczkę z żelaza, miedzi, a miedzi mamy multum. Możemy odrzucić część miedzi. I jeszcze szybciutko, przyciągając odrobinkę ten odcinek, pokażę, o co mi chodzi. Stworzymy teraz szereg skrzyń pasywnych. I te skrzynie pasywne mają następujące zadanie. Chcemy wrzucać do nich surowiec. I na przykład chcemy w takiej skrzyni mieć, powiedzmy, zapas 400 jednostek stali. I teraz, jeżeli gdzieś w zasięgu tym pomarańczowym każemy robotom przynieść stal, one przyniosą tą stal właśnie z tej skrzyneczki. Więc ta stal jest dostępna wszędzie na całym tym pomarańczowym zasięgu. Ale dodatkowa ważna rzecz, jeżeli chodzi o roboty. Mamy jeden roboport i mamy pomarańczowy zasięg tutaj tego roboportu. Jeżeli ustawimy drugi roboport i te roboporty będą w swoim wzajemnym zasięgu, w sensie będą miały, jak widzicie, tą taką żółtą, będą miały żółtą linię przerywaną między sobą. Oznacza to, że teraz sieć logistyczna jest, moi drodzy, połączona. Tak więc roboty logistyczne na całym tym pomarańczowym obszarze będą przerzucać to, co im każemy. Jest to bardzo, bardzo, bardzo przydatna rzecz i więcej o tym w następnych odcinkach. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Przepraszam za odrobinkę chaotyczną formę. Staram się tutaj, mimo wszystko nie znam tej gry na wylot. Uczę się wielu, wielu rzeczy wraz z tym, jak tutaj wspólnie sobie w tą grę gramy. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, hej!